Jesteśmy po emisji pierwszego odcinka i chciałabym cię zapytać, jak ty zareagowałaś, jak obejrzałaś ten odcinek po raz pierwszy? Jak ty zareagowałaś? Jak ja? Już widziałam. Ja zareagowałam tak, że zakochałam się w tobie po raz drugi. Tak? Tak. Podobało ci się? Bardzo mi się podobało, ale mi chodzi o twoje emocje. Jak zobaczyłaś już wszystko zmontowane, co ty czułaś? Wiesz co, nie miałam większych emocji niż podczas kręcenia, no bo to już wiesz, no już wtedy spojrzałam stricte tak profesjonalnie, tak żeby nic nie wycinać, zostawić wszystko bardzo tak naturalnie, prawdziwie, nawet jeżeli coś mogłoby być zinterpretowane przeciwko mnie, to trudno, biorę to na klatę i najwyżej będę to wyjaśniać, ale bardzo mi na tym zależało, żeby faktycznie słowo reality show miało rację bytu w tym przypadku. A miałaś tak w trakcie nagrań programu, że chciałaś to rzucić i po prostu często się zdarzały takie sytuacje? Powiedz o tym, proszę. Nie, no myślę, że miałam na pewno tak raz, kiedy na początku pierwsze randki były, no, że, widzieliśmy. Jakby no nietrafione i to nie, ja nie dawałam wachlarza cech fizycznych, dam tylko i wyłącznie 3 i bardzo chciałam, żeby te 3 były spełnione i jak one nie były spełnione, to ja się denerwowałam. Denerwowałam się i wyżywałam się na psychologu, który był Bogu ducha winien, bo to nie on ich wybierał. Ale oczywiście, no ja tylko tak gadam, bo ja lubię podramatyzować, a później i tak jestem profesjonalistką i nigdy w życiu bym tego nie rzuciłabym, zresztą tak jak skończyłam, zrobiłam to do końca. A jak byłaś małą dziewczynką, to wyobrażałaś sobie jakoś swoją rodzinę? Znaczy, jakie miałaś wyobrażenia o swojej takiej przyszłej rodzinie, że nie wiem, chciałaś mieć męża, czy w ogóle jako małe dziecko nie zastanawiałaś się, bo czasami dziewczynki tak mają, że nie miałaś tak, że nie, czasami ja wiesz... Ja wyobrażałam siebie na scenie i ewentualnie jako syrenę morską, jakiegoś elfa, wojowniczą księżniczkę na koniu ze skrzydłami, w ogóle nie myślałam o żadnych mężach, ani tym bardziej rodzinie.